zdobyli. Taśma w górę. Dobrze ze startu Andrzej Szymański. Szymański szeroko pójdzie. Grzegorz Kłopot. Kłopot nabiera prędkości, ale chyba nie da rady wyjść na pierwszą pozycję. Będzie drugi, ale to także dobrze prowadzi leszczynianin Andrzej Szymański. Szymański na czele stawki próbuje po zewnętrznej atakować leszczynianina Grzegorz Kłopot. Szymański po tym nieudanym starcie w swoim pierwszym wyścigu, kiedy spowodował upadek Roberta Dadosa i swojego kolegi klubowego Andrzeja Adama Skórnickiego, już teraz jakby się pozbierał i walczy o zwycięstwo w tym wyścigu. Jest na czele stawki, a więc na dobrej drodze do zainkasowania pewnych trzech punktów w tym wyścigu. Zanim Grzegorz Kłopot próbuje gonić zielonogórskiego zawodnika, jadący w kasku niebieskim Tomasz Cieślewicz, a defekt motocykla miał Paweł Staszek, który już zrezygnował z dalszej jazdy, z walki w siódmym wyścigu o punkt. Prowadzi Andrzej Szymański. Zanim Grzegorz Kłopot, tak środkiem toru, próbuje się do niego cały czas zbliżać Tomasz Cieślewicz, ale są to nieudane ataki, nie przynoszące powodzenia. I tak jak zawodnicy właściwie wyszli ze startu, jak wyszli z pierwszego łuku, tak zakończył się ten siódmy.